Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie test kremu BB. Jest to krem Petite BB z Holika Holika w wersji Clearing i ja za ten krem zapłaciłam 36 dirhamów. Patrzyłam w Minty Shopie, on jest za 35,50 albo 36,50, generalnie mniej więcej tyle samo. I to jest krem marki koreańskiej. Wersji tego kremu jest 5. Jest ta, jest wielofunkcyjna, z wysokim filtrem. Tu jest filtr 30, ale jest jeszcze z 50. Jest jeszcze nawilżający i taki jakiś rozświetlający, o coś takiego jest. Nie używam tego kremu, więc jestem bardzo ciekawa. Nic na temat krycia producent nie obiecuje, więc sobie nie robię nadziei, że będzie jakieś niesamowite. Ale ja bym chciała, żeby był po prostu lekki, żeby wyrównywał kolor od skóry i żeby utrzymywał dość długo mat na skórze. Może nie taki mat jak kolor z tej, ale żeby przynajmniej wyglądała ta buzia ładnie po prostu. Więc zobaczymy. Tu jest 30 ml, jeżeli się nie mylę. Więc to wszystko jest po koreańsku, ale wydaje mi się, że było 30 ml. Ja mam twarz umytą żelem, tak jak codziennie rano. I przetartą tonikiem, bo producent tak zaleca na stronie, było napisane, żeby nakładać go na oczyszczoną i stonizowaną twarz i można go używać tylko tego kremu, a można go używać razem z podkładem, czyli na niego jeszcze można nałożyć podkład. Ale ja nie będę dzisiaj chyba aż tak eksperymentować, więc będę dzisiaj nakładać go i prawdopodobnie go przypudruję, zobaczymy. Tak wygląda tubeczka. Jakiś taki ciemny się wydaje. I producent też tam na stronie zaleca, żeby go nakładać palcami, więc ja też tak uczynię. Kolor wygląda tak. Nie wiem dlaczego wydaje mi się, że jest ciemny. No ale zaraz zobaczymy. No a jak się rozsmaruje, to mi się wydaje, że jest na... Za jasne. Ciekawe. Bardzo przyjemnie się rozprowadza. Po prostu taki dość gęsty, taki treściwy krem. Bardzo przyjemnie się rozprowadza. I jest lekki, nie czuję absolutnie jakiejś takiej ciężkości na skórze. No krycia to nie ma, prawie w ogóle. Bo tutaj miałam jakieś takie rzeczy, to wszystko tutaj jest. Ale okej. To jest tylko krem BB, więc nie oczekujemy nie wiadomo czego. Jeszcze troszeczkę sobie wyłożę. Tyci. I widzicie, jest taki błyszczący. Zobaczymy, czy to się zrobi matowe. Czy nie? Czytałam w internecie, bardzo dobre ma na Amazonie, zwłaszcza było bardzo dużo dobrych opinii na temat tego kremu. Ja go kupiłam w sklepie online naszym tutejszym z kosmetykami koreańskimi. W ogóle się nie lepi. Znaczy tak powieciutko, ale generalnie czuję, że już się wchłania i wydaje mi się, że robi się coraz bardziej matowy, ale wciąż jest taki lekko błyszczący satynowy. Zobaczymy zaraz. Przyjemnie. Pachnie jakimś szamponem chyba, tak mi się wydaje, że taki jakiś szampon drogeryjny tak pachnie. Ale przyjemny zapach, na twarzy go nie czuję, czuję go tutaj tylko na ręku, tu już na twarzy go nie czuć. Jak widzicie, nie przykrył tutaj tego i tutego. Pieli też prześwitują. No a tak wyrównał trochę kolor skóry, wyglądałam po prostu może ładniej.
Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja wykończę makijaż i zaraz do Was wrócę. Tak wygląda wykończony makijaż. Nie lubiłam absolutnie jakichś niewiadomych rzeczy, bo idę po prostu z synkiem do parku. Wiem, że mi się tutusz odbił, ale używam maskary z silikonową szczoteczką i nie umiem się taką pomalować, tak żeby się nie ubrudzić. Czekam, aż to zasnie, zaraz to sobie wyczyszczę. Z tego wszystkiego nie powiedziałam na początku, ta wersja jest jaka? To jest wersja do skóry tłustej i ona ma właśnie zapobiegać nadmiernemu wydzielaniu się sebum. Więc zacznę. Powiem Wam, że podoba mi się. Jest widoczna faktura skóry i wygląda to bardzo naturalnie. Przypudrowałam go pudrem z PZ, tym bambusowym, i nałożyłam pod oczy korektor z Maybelline. I powiem Wam, że podoba mi się bardzo. Wydaje mi się, że jest może ciut za jasny, więc zobaczymy w świetle dziennym. Ale wygląda bardzo naturalnie, bardzo lekko. Absolutnie nie czuję, jakbym miała cokolwiek na twarzy. Więc jak na razie jest dobrze. I nie jest taki, widzicie, matowy, taki matowy, tylko jest taki lekko satynowy, lekko błyszczący. Więc to też nadaje takiej zdrowej... takiego zdrowego wyglądu tej cerze, więc mi się podoba. Ja uciekam i wrócę do Was za parę godzin wieczorem. Jest chyba 8.40 mniej więcej. Liczmy 8.30, 8.40. Bo jak zaczynałam nagrywać, to była 8.20, więc myślę, że 20 minut temu zaczęłam. Czyli liczymy, że 8.30 zaczęłam, tak? Podoba mi się na razie. Widzę się z Wami za parę godzin. Życzę Wam miłego dnia i sobie też. Do zobaczenia później. Wracam po przerwie z podsumowaniem. Jest godzina 16.20, więc minęło jakieś 8 godzin i wszystko prezentuje się tak. Byłam jakieś 3 godziny na dworzu w parku. Było dzisiaj dość ciepło i powiem Wam, że to światło to trochę potęguje. Ale powiem Wam szczerze, że jestem zadowolona. W dziennym świetle wygląda bardzo dobrze. Ja nic nie poprawiałam. No i błyszczy się tak tutaj, tak naprawdę czoło nawet się bardzo nie błyszczy. Błyszczy mi się tak naprawdę broda i tutaj koło nosa. I mam wrażenie, że starło mi się to na nosie, ale ja wycierałam też nos. I starło mi się tutaj dookoła ust, ale możliwe, że to po prostu od jedzenia. I powiem Wam szczerze, że jest to bardzo komfortowe. W ogóle nie czuję, żebym miała coś na twarzy. Nałożyłam taki delikatny róż i widzę, że on się też utrzymał. I powiem Wam szczerze, że tak po tych moich przygodach z tym kremem BB Under 20 nie byłam nastawiona pozytywnie, ale będę go na pewno używać. Tak? Skórbas Ci przynieść? Poczekaj. Ja jestem generalnie pod wrażeniem i jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Będę na pewno go używać w takie dni, kiedy po prostu idę do parku z małym i nie mam ochoty nosić jakiegoś pełnego makijażu. To jest naprawdę świetna opcja. Ja podkreślam, że nie nałożyłam żadnego kremu dzisiaj. To był jedyny krem, jakiego użyłam. Żadnego kremu, nic. Spróbuję jeszcze z kremem pod spód, ale nie wiem, bo jest tak, czuję takie nawilżenie i nie wiem, czy czuję taką potrzebę, żeby jeszcze krem nakładać pod spód. Mi się bardzo podoba. Na pewno będę go używać. I to chyba tyle, tak naprawdę. Kciuk w górę dla kremu i mam nadzieję, że kciuk w górę dla mnie. Dajcie znać, czy Wy używacie kremów BB i które Waszym zdaniem są najlepsze. A ja się widzę z Wami już w kolejnym filmie. Pa, pa!